Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na makijaż, który wykonam przy pomocy bardzo tanich kosmetyków, najtańszych kosmetyków, jakie mam w kolekcji. Ostatnio sporo się u mnie pojawia tych wysokopółkowych droższy, więc postanowiłam to zrekompensować i wykonać cały makijaż przy użyciu stosunkowo tanich kosmetyków. Też bardzo dużo z Was prosiło właśnie o taki makijaż produktami za 10 zł. No, dzisiaj takie też będą. Właśnie taki najtańszy makijaż, żebym poszła i wybrała do drogerii najtańsze produkty. Ja zrobiłam inaczej, wybrałam najtańsze produkty ze swojej kolekcji, bo nie sztuką jest pójść i powybierać jakieś za 5-10 zł. Sztuką jest pokazać Wam dobre i tanie. A dzisiaj będą właśnie takie produkty. Wszystkie przeze mnie bardzo dobrze sprawdzone, wszystkie przeze mnie lubiane i polecane. Czyli dzisiaj będzie cały makijaż tanio i dobrze. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że tutaj znajdziecie coś dla siebie. Oczywiście porozmawiamy też o cenach. Koszt całego makijażu po zsumowaniu to 150 zł. Czy to dużo, czy to mało? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że mogłoby być zdecydowanie mniej. Ale tak jak mówię, chciałam, żeby to były produkty sprawdzone i bardzo przeze mnie lubiane. Z takiej niższej półki cenowej. Aczkolwiek nie zawsze to będzie super tanie. Bo czasem lepiej dopłacić jest kilka złotych i mieć coś super sprawdzonego. No, ale jeszcze będę się rozwodzić i opowiadać przy poszczególnych produktach. Zapraszam. Zacznę oczywiście od oka i nałożę najpierw bazę pod cienie i to jest Vivo Eyeshadow Base i ten produkt kosztuje 10,99, można go dostać w Rossmanie. Myślę, że cena bardzo przystępna i produkt też bardzo przyzwoity. Co prawda, no nie ma co ukrywać, używałam w życiu lepszych baz, ale ta jest, tak jak mówię, całkiem przyzwoita. Fajnie się ją rozprowadza, ma taki cielisty kolor, co zresztą zaraz zobaczycie. Nie jest jakaś taka gęsta, nie jest jakaś taka tępa, pracuje się z nią całkiem w porządku i troszeczkę przedłuża tę trwałość cieni. Więc jeśli szukacie czegoś takiego właśnie przedłużającego, a przezroczystego, bo to właśnie takie wykończenie, taki kolor ma, to jak najbardziej jest spoko. Ona ma bardziej takie perłowe wykończenie w sumie nawet niż przezroczyste, ale tak jak mówię, łatwo się ją rozprowadza. Mogłaby być troszeczkę mniej tłusta i klejąca, ale ja uważam, że jak za tę cenę, to produkt jest całkiem spoko. Następnie cienie i tutaj użyję sobie paletki z Revolution I Heart Makeup, I Heart Chocolate w tej takiej po prostu czekoladowej wersji, to jest odpowiednik Too Faced. Na moim kanale ta paletka już wielokrotnie się pojawiała. Ja uważam, że jako tańszy odpowiednik, w miarę tani produkt do oczu, bo palety potrafią być bardzo, bardzo drogie, a ta kosztuje 38 zł bodajże w Rossmanie. No, online ją można na pewno za 40 dorwać. No, słyszałam właśnie też, że Rossman wprowadził produkty Revolution, także super, będę Wam je częściej pokazywać. To ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry jakościowo produkt. Owszem, skłaniam się przy palecie oryginalnej z Too Faced, lepiej mi się z nią pracuje, uważam, że to jest o wiele lepszy produkt, aczkolwiek ten też jest naprawdę godnym polecenia, zwłaszcza jak macie właśnie taki ograniczony budżet, to ja myślę, że to jest strzał w dziesiątkę i każdy z Was powinien z tej palety być zadowolony. Jeżeli używaliście tej i tej, to bez problemu zauważycie różnicę między nimi, ale tak jak mówię, piękne zestawienie kolorystyczne i jakość cieni też jest naprawdę bardzo dobra. Dobrze się blendują i bardzo długo utrzymują, mają mocną pigmentację. Co prawda nie pachną, no ale nie można mieć wszystkiego. Za tę cenę ja zabieram się za malowanie. Na całą powiekę nałożę tutaj ten czekoladowo-mleczny, mleczno-czekoladowy cień. Do wykonturowania oka użyję tutaj tego brązu, troszeczkę ciemniejszego. Nałożę go w zewnętrzny kącik i właśnie wykonturuję powiekę. W zewnętrzny kącik nałożę też ten tutaj ciemniejszy brązowy, ale już z drobinkami, który to był ten. A na środek powieki dodam jeszcze tutaj tego złotego brązu. Co prawda cienie trochę za bardzo się osypują, ale właśnie dlatego robię makijaż oka jako pierwszy, że potem mogę sobie wszystko powycierać. Ja się oczywiście tutaj kłócić nie będę, że można by znaleźć tańsze cienie, tańszą paletkę, na pewno tak, ale u mnie to jest najtańsza propozycja, która jest naprawdę sprawdzona i uważam, że wiele z Was będzie z niej bardzo zadowolone. Teraz mogę już przejść do twarzy i jako podkładu albo kremu BB, tudzież BB, zależy czy czytacie to po polsku czy po angielsku, ale Liren jest polską firmą, więc może być BB w zasadzie. Krem BB 15,
49, dokładnie tyle kosztuje ten krem. I to jest jeden z moich ulubionych takich nieazjatyckich kremów BB. Ja uważam, że on ma bardzo odpowiednie krycie. Takie lekkie, lekką formułę, ładnie wygląda, on ma taką formułę matującą. Bardzo dobrze sprawdzi się dla nastolatek, bo wiem, że często takiego szukają dziewczyny. Lepiej to niż podkład, tak uważam. I to jest, ma bardzo dużą pojemność, jeszcze 75 ml. Podkład zazwyczaj ma 30. Kremy BB też, może 50 ewentualnie, a nie 75. No i to też ma bardzo ładny, jasny kolor, bo zazwyczaj często zdarza się tak, że kremy BB okazują się te polskie, nie azjatyckie, o tak, europejskie, okazują się być bardzo, bardzo ciemne, a tu, jak widać, tego nie ma. Ja nałożyłam ten produkt pędzlem, bo po prostu tak lubię, nie lubię nakładać rękami, ale bardzo dobrze się z nim pracuje, więc nie trzeba mieć żadnych narzędzi do nakładania go. I co jeszcze? Aha, i można go budować warstwami. Ja mam teraz na twarzy dwie warstwy. Także jeżeli potrzebujecie jakiegoś mocniejszego krycia, to można go budować. Jeżeli chodzi o korektor, to mój ulubiony drogeryjny, bo najmocniej kryjący, a jednocześnie nie tak bardzo obciążający, to Catrice. Nikogo pewnie to nie zdziwi. Liquid Camouflage High Coverage Concealer. I ja mam tutaj w dwóch kolorach 10 i 20. Dzisiaj będę pracować tym 10. I on kosztuje 15,90. Są też tańsze, ale moim zdaniem, tak jak mówię, ten jest najlepszy. I naprawdę z powodzeniem można nazwać go godnym zamiennikiem drogich produktów. Następnie puder i najtańszy puder, jaki mam w swojej kolekcji, jednocześnie dobry puder, choć nie jest to jakoś super, super, super matujący produkt, raczej taki utrwalający i matujący na kilka godzin. Jeżeli szukacie ekstremalnego matu, to nie tutaj chyba, ale jest to mimo wszystko bardzo dobry produkt. I to jest Vibo Fixing Powder, niestety już tutaj całe informacje się zmyły. Półtransparentny puder matujący. No on ma niby matowić, ale on matowi, no nie jest to Kryolan, czy tego typu właśnie matujące produkty, czy ten, który mam z... No mam sporo matujących pudrów, które matują o wiele lepiej niż ten. Ten kosztuje dokładnie 12,99 i tak jak mówię, sprawdza się ok. Utrwala, jest dobrze zmielony, nie widać go na twarzy, także wybaczam mu to matowienie. Nie wszyscy super matu ekstremalnego, że tak powiem, potrzebują. Twarz przygotowana, więc ja wracam do dolnej powieki i pomalę ją oczywiście synchronicznie z tą górną, czyli od zewnętrznej ten ciemny cień, od wewnętrznej jasny. Konturowanie twarzy. Najbardziej ekonomiczną opcją okazał się ten oto produkt, czyli 3 Steps to Perfect Face Contour Palette z Vibo. Dlaczego najbardziej ekonomiczną? Dlatego, że ten produkt kosztuje 19,99. Nie jest to mało, aczkolwiek mamy w środku trzy produkty. Jak próbowałam dla Was wybrać osobno bronzer, róż i rozświetlacz, wychodziło zdecydowanie drożej, no bo każdy produkt tam minimum 10 zł dajemy na to, no to już wychodzi 3 dyszki. A tutaj mamy dwie dyszki i trzy produkty, bardzo, 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 bardzo fajne. Uwielbiam, ten róż jest przepiękny, ten bronzer jest przepiękny, rozświetlacz również. Zresztą sami zobaczcie, myślę, że za tę cenę taka paletka to jest naprawdę udany produkt Vibo. W przeciwieństwie do tego felernego, że tak powiem, bronzera Vibo, tak go myślę mogę nazwać, to ten ma całkiem przyjemny kolor i nie jest on super pomarańczowy i ciepły. Bardzo ładnie można nim twarz wykonturować. Róż to jest po prostu przepiękny, połyskujący na złoto produkt. Bardzo mi przypomina jakieś takie mega wysokopółkowe produkty. No, co prawda, o, tu musiałam się trochę nasilić, żeby go nabrać na pędzę, ale wygląda przepięknie. No i na koniec oczywiście rozświetlacz, równie piękny produkt. No zobaczcie, jak to konturowanie się prezentuje, jaki rozświetlacz, jaki róż. No, mogłoby ten bronzer być minimalnie chłodniejszy, bo jednak jestem fanką bardzo zimny, ale ten produkt za dwie dychy naprawdę robi szał, jak dla mnie, troszeczkę to rozetrę. Jeżeli chodzi o tusze, do rzęs to nie mam zielonego pojęcia, gdzie się podziały wszystkie moje tanie tusze. W tuszach jest ogromny wybór. Z tych tańszych ja polecam Vibo Growing Lashes, ten taki zielony, który kosztuje 10
z groszami. Tak samo świetny jest Lovely, ten żółty. Pump-up chyba on się nazywa, ale u mnie wszystkie gdzieś zniknęły. I wybrałam najtańszy, ale też bardzo fajny. On kosztuje ile? Dokładnie 22,99. Jest to tusz z Rimmela. Ja nie jestem fanką tuszy z Rimmela, o ile bardzo lubię tę markę, to za tuszami nie przepadam. Jednak ten produkt na tle wszystkich innych tuszy z Rimmela jest naprawdę świetny. Zaraz mam nadzieję też to zobaczycie. Extra 3D Lash. Teraz tak się nazywa, przepięknie rozdziela i nadaje tym rzęsom objętość i to, czego ja oczekuję od produktu do rzęs. Oczywiście te 23 zł to nie jest najtańsza propozycja, tak jak powiedziałam, no ale jeżeli szukacie czegoś taniego, a chcielibyście wypróbować właśnie ten produkt, to ja polecam. Do brwi użyję genialnego produktu, którą ostatnio bardzo często się zachwycam, a mianowicie jest to Mystic Warsaw Eyebrow Pencil, czyli kredka, która kosztuje około 10 zł, którą można dostać w Contigo. Niestety Contigo, z tego co wiem, jest dopiero w kilku miejscach w Polsce, ale mam nadzieję, że będzie w o wiele większej ilości. Kredka, genialny kolor blond i przepięknie można sobie tutaj nią wszystko wyrysować. No i ja właśnie dzisiaj nią zrobię brwi. Jeżeli chodzi o usta, to wybór był dzisiaj tutaj bardzo duży. Miałam w czym wybierać, ale postanowiłam, że postawię na ten produkt, który nie wiem nawet, czy Wam kiedykolwiek pokazywałam. To jest Miss Sporty Wonder Smooth. Kosztuje 11,29 i jest bardzo fajną, przyjemną, niewysuszającą i trwałą pomadką. Co prawda nie jakąś taką super zastygającą na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, aczkolwiek wiem, że jest to produkt bardzo, bardzo fajny. Wiem, że ma też kilka fajnych kolorów. Ja mam akurat w kolorze 302, który jest bardzo intensywny, fuksjowy, ładny. Bardzo ładnie budyniowo pachnie. Chyba tak samo pachną szminki z Rimmela. Coś mi się tak kojarzy. Nie jestem pewna, ale to bardzo możliwe, bo wszystko to Coty, więc może dają tą samą formułę. W każdym razie, no ładnie to wygląda na ustach i też utrzymuje się tak przyzwoicie, jak na w ogóle niewysuszające. Nawet bym powiedziała dość troszeczkę tak nawilżający produkt. Tak prezentuje się moja propozycja makijażu w troszeczkę niższej półce cenowej. Myślę, że to wygląda bardzo fajnie. Myślę, że mi się podobało takie połączenie makijażu plus właśnie zastosowania tych produktów i ich recenzji. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Jeżeli tak, to okażcie mi swoje wsparcie. Pokażcie, że Wam się podobało. A może przygotuję kolejną taką propozycję, może troszeczkę droższą, 200 zł na przykład, bo mamy jeszcze tutaj sporo tanich produktów. Ja tak jak mówię, kłócić się nie będę, 150 zł to nie jest super tanio, bo można i makijaż zrobić za 50 zł. No ale można też tak, że jeden produkt w makijażu kosztuje 150, także myślę, że to jest dalej w tej niskiej granicy, a produkty naprawdę świetne, godne uwagi i wcale tańsze nie znaczy gorsze i mam nadzieję, że się to udowodniłam i że Wam się to podobało. A ja pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za niedługo.